Witajcie wszyscy, z tej strony Mikołaj Bulgę, ze mną jest Jowita Drozdowicz. Cześć wszystkim. I witamy Was na drugich zajęciach Oki dla zaawansowanych. Pewnie niektórzy z Was w tym momencie popatrzyli tak, chwila, ale w tytule jest Oki trzecie kółko dla zaawansowanych. No tak, tak miało być, dlatego że dzisiaj jest trzeci tydzień funkcjonowania całego Oki, a nie tylko Oki dla zaawansowanych. Więc powiedzmy, że jest poprawnie. I jak zwykle, tutaj sobie wyświetlimy plan naszych zajęć. Zaczynamy quizem. Następnie przechodzimy do zadania cło, które pojawiło się na Facebooku. Zadanie jest z 15. Olimpiady Informatycznej. Następnie dostaniemy znowu tajemnicze zadanie. Wyłonimy nagrodę za konkursy, w tym za labirynt. To czekajcie, naprawdę bardzo, bardzo dobre pomysły wiele z Was miało w tym labiryncie. To szacun, ale o tym troszeczkę później. No i standardowo na samo zakończenie będzie czat. Więc teraz może już zacznijmy tego Kahoota. Szybko na niego już przełączam. I tak, PIN 7901270. To dołączajcie. Już mamy pierwszych graczy. Jedenaście, ładnie. 14, 15, 17, 18. Helpful dog. Jeszcze w sumie w międzyczasie, jak dołączacie, napiszcie proszę na czacie, jak uważacie, że jakie jest nagłośnienie waszym zdaniem? Nie wiem, dobrze słychać w miarę, echa nie ma, szumów. Takie ogólne. Jest o wiele lepsze. Super. Troszeczkę to jest strasznie ciekawe, że trzeszczy, bo przed chwilą testowaliśmy i nie trzeszczało. No ale dobra. Przestery, szumy, ok, lepsze niż ostatnio. Dobra, cieszy mnie to, że jest lepsze, ale nadal będziemy w takim razie pracować nad nagłośnieniem, skoro z waszych informacji tak wynika. Spoko, Gabrysiu, poczekamy, aż dołączysz. Dobra, dajcie po prostu znać, jak... Nie wiem, jak jeszcze kogoś nie będzie, to dawajcie znać, jak już podłączaliście, też dawajcie znać. Mam słabą nazwę. No niestety. Niestety nie znaleźliśmy w ustawieniach, jak zwiększyć liczbę spinów na zmianę nazwy, bo chyba pozostało domyślnie 3, tak jak ostatnio. No, Silver był ostatnim razem. Fajne bardzo. Brakuje kahutowej muzyki. W sumie będzie można zrobić ankietkę. Czy chcecie muzykę, czy nie. Jakoś w tym tygodniu pojawi się na Facebooku ankieta. A przynajmniej link do ankiety. Dobra, ale właśnie... Trochę już czasu minęło. Powiedzmy tak 20 sekund dla czatu, na napisanie, jeśli jeszcze kogoś nie ma, jak nie, to zaczynamy. Jeszcze chwila, ok.
Jeszcze chwilkę. No dobra, ale to dołączajcie tak szybko jak można, bo będziemy za chwileczkę startować. Dosłownie. Jest Super Wolf. I z tego co rozumiem z czatu, czekamy jeszcze na jedną osobę. No dobra, to startujemy. To 3, 2, 1 i quiz. Co ma wspólnego labirynt i graf? Pytanie powiązane z konkursem. Labirynt jest grafem, graf jest labiryntem, nic, graf jest labiryntem i labirynt jest grafem. No, pytanie trochę pokręcone, zobaczymy komu się uda odpowiedzieć poprawnie. Trzydzieści sześć odpowiedzi, 37 odpowiedzi. No i koniec, labirynt jest grafem. Tak, to jest prawda. Ponieważ możemy sobie wprowadzić taką interpretację. No, popatrz, mamy tutaj takie kwadratowe komóreczki, pomiędzy którymi są jakieś przejścia albo nie ma przejść. No, czyli równie dobrze to mogło być wierzchołek, każdy taki kwadracik będzie wierzchołkiem grafu. Brak ściany będzie oznaczało krawędź pomiędzy dwoma sąsiednimi kwadracikami, a ściana będzie oznaczała brak krawędzi. No i to jest pytanko nasze. Lecimy dalej. A, jeszcze ranking, właśnie. Miejsce pierwsze, Rational Sloth. Potem jest Charming Newt, Blue Sloth, Giving Frog i Giving Crane. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Ale to jeśli chodzi o Kahoota, to lecimy z następnym pytankiem. Znowu quiz. DFS startujący z wierzchołka 1 nie odwiedzi wierzchołka. 4, 11, 2, 9. Okej. Okay. Tak, DFS z jedynki nie odwiedzi wierzchołka 2. No, to można upróbować. Po prostu nie ma połączenia pomiędzy jedynką i dwójką w takim grafie skierowanym. Było jeszcze pytanie na czacie, zauważyłem. Czemu graf nie jest labiryntem? Dlatego, bo labirynt ma tylko jedno rozwiązanie. A w grafie pomiędzy wierzchołkiem początkowym a ostatnim może być więcej niż jedno przejście. No ale lecimy dalej, ranking. O, mamy zmianę na prowadzeniu. Charming Newt. Potem Rational Slot spadł na drugie miejsce. Blue Slot dalej trzecie. Giving Frog chyba nadal czwarte i za nim Gecko. No i na ogół labirynt ma tylko jedno rozwiązanie. To jak ma kilka, to nie jest labiryntem. No, i lecimy z trzecim pytaniem. Skrót DFS oznacza Dread First Search, Depth First Search, Dog Fast Search, Dodge First Search, przepraszam, i Dread Fast Search. No, widzę Depth First Search. Bardzo dobra odpowiedź. Spolszczona nazwa oznacza przeszukiwanie w głąb. Przeszukiwanie w głąb. Znaczy, jak mamy grafik, akurat tutaj nie ma ładnego obrazka, jest tylko taki pies. Pieseł w zasadzie. No to właśnie DFS próbuje wybierać tak długo jak może iść, no to tak długo idzie, potem się troszeczkę cofa. Bardziej to wyjaśnimy dalej na jednym z przykładów.
I czas na ranking. Znowu zmiana na prowadzeniu. Rational Slot, miejsce pierwsze. Charming Newt, miejsce drugie. Zanik Gecko, awans z piątego na trzecie. Giving Frog, cały czas czwarte. I Brave Puffin, awans na miejsce piąte. I tu mamy informację, że Prairie Badger poszedł w górę aż o 15 miejsc. I next, ostatnie pytanie. Co to jest? Kopiec, drzewo, dąb czy krzak? Drzewo. Bardzo dobra odpowiedź. Drzewo, właśnie to jest nawiązane do pierwszego pytania, bo drzewo to jest taki graf, że każdy wierzchołek, z każdego wierzchołka można dojść do każdego innego, graf nieskierowany, oraz że nie ma cykli. Znaczy tak, graf spójny, bez cykli, dokładnie N1 krawędzi jeszcze z tego można wyprowadzić sobie. Skoro nie ma cykli, to pomiędzy każdą parą wierzchołków na dokładnie jeden sposób jest połączenie. Całkiem często, jeśli mamy zadanie grafowe, widzimy, że graf jest drzewem. Właśnie to jest jedna z tych rzeczy, co ja powiedziałem, że ma N1 krawędzi, jest spójny, to już jest drzewo wtedy. Jeśli nie ma cykli, jest spójny, też jest drzewem. Jeśli jest spójny, nie ma cykli, też jest drzewem. No ogólnie drzewa mają dużo fajnych własności, które nam całkiem sporo ograniczają i albo ułatwiają zadanka, robienie zadanek. I właśnie do pierwszego pytania, graf to jest coś ogólnego i można powiedzieć, że nie można powiedzieć, że graf jest labiryntem. Można powiedzieć, że w pewnym sensie drzewo będzie labiryntem, jeśli odpowiednio narysujemy komórki. Ale to były bardzo dziwne komórki. No ten labirynt nie byłby regularny. No, więc tak. I czas na ostateczny ranking. Podium. Miejsce trzecie. Cztery pytania poprawnie. Zanik Gecko. Miejsce drugie. Rational Sloth. I miejsce pierwsze. Uwaga, Charming Newt. Jeszcze miejsca o 4 i 5 odpowiednio, Giving Frog oraz Brave Puffin. I w tym tygodniu inaczej niż ostatnio, ponieważ zwycięzcy, proszę, zróbcie w tym momencie właśnie zrzut ekranu, koniecznie, ze swoim wynikiem, najlepsze 5 osób zrzut ekranu. Oraz wyślijcie to, ten zrzut ekranu z informacją, czy prosicie o kartę podarunkową Allegro czy Google Play. Nie na adres oki@oki.org.pl, tylko nagrody@oki.org.pl. nagrody@oki.org.pl. Jeszcze pod koniec kółeczka napiszę ten adres. A teraz zapamiętajcie nagrody@oki.org.pl i koniecznie zrzut ekranu. I teraz tak. Dalsza część planu. Zadanie cło. Zadanie cło. Zadanie z 15. Olimpiady Informatycznej. Zadanie z pierwszego etapu tejże olimpiady. I już służę treścią. Ale zadanie... zadanie o Mówiowita. No i w związku z tym oddaję głos. Dobrze, z uwagi na to, że zadanie było już na Facebooku, to krótko je streszczę. Generalnie mamy pewnego króla Bajtazara, który każe płacić różne podatki w państwie. Podatki płaci się wjeżdżając do jakiegoś miasta albo z niego wyjeżdżając. I teraz generalnie z uwagi na to, że kupcy wnieśli oficjalny protest, król Baltazar postanowił ograniczyć te przywileje z podatków i każde miasto ma teraz wybrać dokładnie jedną drogę, z której kupcy będą płacić podatki, jeśli będą tą drogą wjeżdżali do miasta albo tą drogą wyjeżdżali. I teraz naszym zadaniem jest
dla każdego miasta wyznaczenie jakiejś pewnej drogi, z której tylko ono będzie pobierało cło. Jakieś pewne dwa miasta nie mogą pobierać cła z tej samej drogi. I teraz tak. Mamy na wejściu podane N i M. N oznacza odpowiednio liczbę miast, która jest równa maksymalnie 10 do 5 oraz liczbę dróg w państwie, która jest równa 2 razy 10 do 5, a następnie mamy podane M krawędzi, które tworzą nasze miasto. Ok, to teraz jakbyśmy się zabrali za to zadanie. Na samym początku możemy rozważyć, czy naszą odpowiedzią w tym zadaniu jest tak, że dla tego danego miasta jesteśmy w stanie znaleźć pewne przyporządkowanie, żeby każdemu miastu wyznaczyć tylko jego własną krawędź, albo mam powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie. I teraz, jaki jest warunek na to, że jesteśmy w stanie wyznaczyć takie krawędzi? Możemy zauważyć, że jeśli mamy jakiś graf na wejściu i użyjemy DFS-a, to powstanie nam odpowiednio przeszukiwanie, które utworzy nam drzewo. I teraz możemy zauważyć, że jeśli graf na naszym wejściu jest dokładnie drzewem, to dla jakiegoś jednego pewnego wierzchołka zabraknie dla niego krawędzi, którą mógłby wybrać, ponieważ mamy dokładnie n wierzchołków i n nie jeden krawędzi. Wtedy mamy ewidentnie za mało krawędzi dla tego grafu i jakieś miasto pozostanie bez swojej krawędzi. To jest właśnie warunek, który determinuje nam, czy odpowiedzią na naszego zadania jest nie, czy tak. Teraz załóżmy, że nasz graf nie jest drzewem, tylko jest jakimś grafem dowolnym. Możemy wtedy zauważyć, że w momencie przychodzenia się DFS-em, DFS tworzy nam pewne drzewo. Czyli przechodząc się z jedynki, mielibyśmy na przykład utworzone takie drzewo. I teraz możemy zauważyć, że żeby znaleźć dla każdego wierzchołka odpowiedź, możemy po prostu powiedzieć, że krawędź, którą on wybiera, to jest krawędź łącząca jego z jego ojcem. Teraz wszystko brzmiałoby super, gdyby nie fakt, że mamy jeszcze korzeń. Korzeń nie ma swojego ojca, więc nie jesteśmy w stanie wybrać jakiejś pewnej krawędzi, którą moglibyśmy dla niego wybrać. Natomiast możemy zauważyć, że gdyby naszym korzeniem był jakiś pewien wierzchołek, który miałby krawędź nienależącą do tego drzewa, to wtedy poszłoby nam już łatwo, ponieważ mamy drzewo, dla każdego takiego wierzchołka z drzewa wypisujemy jego ojca, a dla głównego korzenia wybieramy sobie jakiś wierzchołek, który ma dodatkową krawędź, która prowadzi do tego korzenia, ale nie należy do tego drzewa. Teraz jak coś takiego znaleźć? Jednym słowem, musimy znaleźć jakiś cykl w tym grafie, ponieważ wiemy, że jak usuniemy z tego cyklu jakąś jedną krawędź, to nie rozpłynie nam to grafu, a dzięki temu uzyskamy jakąś pewną krawędź, którą będziemy mogli wykorzystać właśnie jako taką krawędź pomocniczą do odpowiadania dla korzenia. Więc na samym początku dla grafu musimy znaleźć jedną krawędź, która należy do cyklu. W momencie, kiedy puścimy z dowolnego wierzchołka DFS-a i trafimy z powrotem, przechodząc się na przykład tutaj, przejdziemy się DFS-em, tutaj i spojrzymy, że tutaj ten wierzchołek już został wcześniej odwiedzony, to znaczy, że znaleźliśmy już cykl i możemy sobie zapisać te dwa wierzchołki jako pewną krawędź, powiedzmy, specjalną. Jak zapiszemy sobie jeszcze krawędź specjalną, to następnie chcemy ją usunąć z grafu, żeby przypadkiem nigdy nią nie przejść, ponieważ jeśli nią przejdziemy, to zepsujemy właśnie ten fakt, że będziemy starali się przechodzić wszystkimi krawędziami właśnie z drzewa, a jakbyśmy przez przypadek przeszli tą krawędzią jakoś w algorytmie, to wtedy należałaby do naszego drzewa, a tego nie chcemy. Więc po usunięciu takiej krawędzi puszczamy z jednego z tych specjalnych wierzchołków
DFS-a i wtedy możemy już na drzewie, które ma gdzieś w pamięci zapisane, że ta specjalna krawędź istnieje, puszczamy DFS-a i dzięki temu możemy znaleźć to drzewo, w którym będziemy wypisywać odpowiednio jego ojca. A dla korzenia wypisujemy po prostu drugi wierzchołek ze specjalnej krawędzi. Teraz przejdziemy sobie do kodu do tego zadania. Dobrze, to przechodzimy już do omówienia kodu. Chyba trzeba troszeczkę powiększyć tak jak poprzednio. O, dobra. Dobrze, teraz przechodzimy do kodu. Więc tak, biblioteka jest wszystkim bardzo dobrze znana. Następnie mamy zmienne odpowiednio NM odpowiadające za liczbę wierzchołków, liczbę krawędzi. Jakieś zmienne pomocnicze AB, które będą pomagały nam przy wczytywaniu tych krawędzi. Następnie mamy początek i koniec, które będą nam właśnie trzymały dwa wierzchołki z specjalnej krawędzi. Zmienna aktualna przyda nam się później i wyjaśnię nam do czego. Zmienna znaleziona będzie nam pomagała w stwierdzeniu, czy znaleźliśmy już w naszym grafie pewien cykl. No i rozwiązanie, czy rozwiązanie istnieje. Na razie jest ustawione na true, bo optymistycznie zakładamy, że znajdziemy jakoś to rozwiązanie. Niestety w przypadku, kiedy nasz graf będzie drzewem, będziemy musieli zmienić to na false. Teraz będziemy mieli tablicę odwiedzonych, która odpowiada za to, czy dany wierzchołek został odwiedzony w jakimś odwołaniu DFS-a. Tablica odpowiedź, która będzie odpowiadała za wierzchołek, który znaleźliśmy, za odpowiedź naszej krawędzi pod tytułem krawędź z wierzchołka o indeksie i prowadzi do wierzchołka o indeksie odpowiedź od i. Następnie mamy tablicę wektorów, która będzie trzymała nasz graf. Teraz przejdziemy do maina. I teraz tak. W mainie wczytujemy na początku liczbę wierzchołków i krawędzi. Teraz wczytujemy jakieś pewne krawędzie AB. Z uwagi na to, że jest to graf nieskierowany, to wrzucamy, że krawędź prowadzi z wierzchołka A do B i z wierzchołka B do A. I teraz przechodzimy do głównej części naszego programu. I teraz co to robi? Teraz tak, z uwagi na to, że w treści zadania nie mamy powiedziane, że nasz graf jest spójny, to może go tworzyć po prostu kilka jakichś osobnych spójnych. Dlatego nie możemy puścić tylko raz DFS-a z jakiegoś wierzchołka, na przykład jeden, tylko musimy przejść się dla każdej spójnej osobno. Wiadomo, że jakiejś pewnej spójnej nie odwiedziliśmy jeszcze, bo nie znaleźliśmy dla niej odpowiedzi. Zatem będziemy szukać dla danej spójnej tylko wtedy, kiedy odpowiedź od i jest równa 0. I teraz tak. Najpierw ustawiamy, że nie znaleźliśmy dla danej spójnej żadnej krawędzi z cyklu. I teraz tak. Nasza magiczna zmienna plus plus aktualna. Co to znaczy? To znaczy, że z uwagi na to, że będziemy puszczać DFS-a kilka razy po jakiejś pewnej grupie wierzchołków, to nie będziemy chcieli w każdym wywołaniu takiego DFS-a czyścić wszystkich wierzchołków, bo wtedy zajęłoby to nam czas od n kwadrat, a tego byśmy nie chcieli. Zamiast tego możemy skorzystać z takiej bardzo ciekawej sztuczki pod tytułem, że tablica odwiedzonych nie jest boolem, odwiedzony lub nieodwiedzony, tylko jest intem. I będziemy trzymać to jako czas. I nasza zmienna aktualna będzie trzymała nasz aktualny moment w czasie. I po prostu jeśli mamy aktualny moment w czasie równy 5, to wiadomo, że wszystkie rzeczy, które przeszliśmy i mają czas równy jakieś 3, 2 albo 0, są mniejszym czasem, więc wydarzyły się kiedyś, czyli nie dotyczą aktualnego przejścia DFS. Więc teraz tak. Przejdźmy sobie do funkcji DFS. I teraz tak. Tutaj mamy funkcję DFS.
Int X to jest aktualny wierzchołek, w którym się znajdujemy, i int pop to jest int poprzedni wierzchołek, w którym byliśmy, z którego właśnie przyszliśmy. Na samym początku standardowo odwiedzamy dany wierzchołek i teraz przechodzimy się po wszystkich jego sąsiadach. Teraz, jeśli nasz sąsiad nie jest poprzednikiem, bo wiadomo, że nie ma sensu iść do naszego ojca, bo już tam na pewno byliśmy, a każda krawędź na wyjściu występuje dokładnie raz, więc wiemy, że nie należy nam tędy iść. I teraz mamy dwa przypadki. Jeśli wierzchołek, nasz sąsiad, ma aktualny czas, to znaczy, że w tym przejściu do Efesa już tam byliśmy. To znaczy, że ta krawędź od X do graf od X od I jest jakąś krawędzią, która leży na cyklu. Więc możemy sobie zapisać, że początek to jest pierwsza część, początko, jeden z wierzchołków tego, tej krawędzi odpowiadającej za cykl, a koniec to jest drugi z wierzchołków z krawędzi. I teraz tak, ustawiamy znalezione na true, ponieważ faktycznie w tym grafie znaleźliśmy już pewną krawędź z cyklu. Możemy zauważyć, że czasami w jednym przejściu do Efesa napiszemy kilka razy zmianą pomocniczą i koniec, ale to nie robi różnicy, bo mamy znaleźć dowolną krawędź z jakiegoś cyklu, więc może być w szczególności tam piąta znaleziona czy któraś. A teraz, kiedy nasz wierzchołek był jeszcze nieodwiedzony, wtedy wiemy, że jest to krawędź należąca do drzewa, więc dla syna wierzchołka zapisujemy wynikiem jest jego ojciec, czyli ten wierzchołek, w którym teraz jesteśmy, ponieważ będziemy dopiero szli do wierzchołka graf od x od i. I teraz z uwagi na to, że jest to DFS, to po prostu przechodzimy się do tego wierzchołka dalej. Skoro wyjaśniliśmy już funkcję DFS, to przejdziemy znowu do naszej głównej pętli. Czyli kiedy przeszliśmy już DFS-em nasz graf, naszą część grafu, bo nie wiemy, czy wszystko jest spójne, to patrzymy, czy w ogóle znaleźliśmy jakiś cykl w naszej części grafu, w grafie. I teraz tak, jeśli nie znaleźliśmy, to znaczy, że odpowiedzią już dla całego programu jest nie. I nie musimy już w ogóle przechodzić tego dalej, więc możemy od razu wpisać return 0, co zakończy nasz program. W przeciwnym wypadku, jeśli już znaleźliśmy taką krawędź, która należy do cyklu, to musimy, tak jak powiedziałam wcześniej, ją usunąć. Pytanie... Okay. To musimy usunąć, więc w grafie dla wierzchołka początek staramy się znaleźć z jego listy sąsiadów wierzchołek, który jest równy końcowi. I po prostu z uwagi na to, że usuwanie dowolnego elementu z wektora jest bardzo wolne, to tutaj skorzystamy z takiej sztuczki. Możemy zauważyć, że gdybyśmy chcieli usunąć jakiś element ze środka, to musielibyśmy go najpierw zamienić z sąsiednim, później jeszcze. I tak działa usuwanie właśnie dowolnego elementu z wektora. I to jest w czasie liniowym. Ale właśnie tego nie chcemy. Możemy zauważyć, że chcemy usunąć tylko ten jeden element, a jest nam obojętne, jakby jaka jest kolejność tej listy sąsiadów, czy ona jest posortowana, czy nie. Więc możemy po prostu zamienić ostatni element z tym elementem dowolnym w środku, który chcemy usunąć. I w tym momencie element, który chcemy usunąć, znajduje się idealnie na końcu. A usuwanie z końca wektora jest już bardzo proste w czasie od 1. Możemy właśnie tutaj zobaczyć, że później usuniemy ten ostatni element z wektora. Tak? I wtedy pop back dla grafu od początek i grafu od koniec. Usuwamy po prostu te wierzchołki. I analogicznie robimy dla drugiego wierzchołka z tej specjalnej krawędzi i staramy się znaleźć początek i przerzucić go na koniec. I teraz tak, w momencie kiedy usunęliśmy już naszą specjalną krawędź, mamy zapamiętane, że odpowiedzią dla początku jest koniec i wtedy ukorzeniamy nasz graf w wierzchołku początek i puszczamy z niego DFS-a. I teraz tak, skoro puszczamy DFS z początku, to wiadomo, że dla wszystkich wierzchołków, poza wierzchołkiem początek, przypiszemy odpowiedź w DFS-ie. Dla wierzchołka początek przypisaliśmy odpowiedź przed DFS-em, więc dla całej pewnej spójnej w grafie mamy już znalezione odpowiedzi. Teraz całą pętlą for
przechodzimy po wszystkich spójnych. I teraz na końcu najważniejsza część programu, bez której nie miałoby to sensu. Wypisanie wyniku. No to oczywiście z uwagi na to, że znaleźliśmy już odpowiedź i wykluczyliśmy wcześniej w pętli przypadek nie, to na końcu możemy już wypisać spokojnie tak. I dla każdego wierzchołka wypisujemy jego odpowiedź. Teraz czas na pytania z czatu. Okay. Jeśli ktoś ma jakieś pytania co do kodu albo co do rozwiązania, to teraz jest minutka, żeby je zadać. Jeśli żadnych pytań nie będzie, to przechodzimy do zadania niespodzianki, a raczej do tajemniczego zadania. Ja jestem z trzeciej liceum, z maturalnej. A ja jestem już z pierwszego roku studiów. No. Ale to średnio było pytanie do treści, czy do rozwiązania. Dobrze, zatem skoro nie ma żadnych pytań i jakoś nikt nie protestuje, że zadanie było niezrozumiałe, omówienie też, no to możemy przejść w takim razie do ujawnienia tajemniczego zadania. I teraz przekażę zadanie Mikołajowi. Okej. To tak. Zadanie niespodzianka. Na razie wydaje mi się, mogę powiedzieć, skąd ono jest. Zadanie pochodzi z 17. Olimpiady Informatycznej. I zadanie się nazywa Gildia. To jest pierwszy etap Olimpiady Informatycznej, 17. Olimpiady Informatycznej. I podobnie jak w dzisiejszym temacie, mamy bajtocję i bajtocja jest grafem złożonym z N miast, M krawędzi, dwukierunkowych krawędzi i mamy również dwie gildie, gildie szwaczek oraz gildie krawców. I musimy spełnić taki postulat, żeby dla każdego miasta albo znajdowała się w nim dana gildia, filia danej gildii w zasadzie, bo gildia to jest organizacja, albo miasto było bezpośrednio połączone drogą z miastem, w którym znajduje się filia tej gildii. Czyli transformując na ludzki, żeby z każdego miasta dało się dojechać do każdego rodzaju gildii, co najwyżej jedną krawędzią. Czyli albo gildia musi być w danym mieście, albo w mieście sąsiednim. No i mamy jedno ograniczenie. W jednym mieście może być zbudowana co najwyżej jedna filia gildii. Albo filia szwarzek, albo filia krawców, albo żadna. I to co mamy zrobić, to z danego grafu, o tutaj jest rysunek, podać dowolne rozwiązanie, które będzie spełniało tamte warunki. I tak, akurat na tym konkretnym rysunku miasta, w których ma zostać otwarta gildia krawców, to kółeczko, kwadrat, to jest miasto, w którym ma zostać otwarta gildia szwaczek, bez niczego to miasto bez gildii. No i jeśli oczywiście nie ma rozwiązania, to odpisujemy nie. I tak. Moglibyśmy przejść do omówienia. Oczywiście na samym początku jeszcze będę rysował to, jak macie jakieś pomysły, oczywiście piszcie na czacie i myślcie jeszcze. Ma jakikolwiek pomysł na zadanie gildie. Może być pomysł na rozwiązanie brutalne, może być pomysł na rozwiązanie wzorcowe, może być pomysł na rozwiązanie półbrutalne, cokolwiek. Ale zaczynając od początku. Miast mamy 2 razy 10 do 5,
Najwyżej 2 razy 10 do 5. Krawędzi mamy co najwyżej 500 000, czyli 5 razy 10 do 5. I mamy nasz graf. Również w treści znowu nie ma nigdzie powiedziane, że graf jest spójny. No. I powiedzmy jakieś krawędzie o takie. Takie. Kiedy jeszcze poprawi te krawędzie? No i co, możemy tutaj sobie narysować, niech będzie tutaj. I to jest nasz graf. Więc tak, czas na pisanie pomysłów się skończył. Podaję rozwiązanie. To się możecie nadal pisać, ale to już będą spoilery. Więc jak możemy się do tego zabrać? No, warunek nie jest jakiś super, hiper intuicyjny w konstrukcji, ponieważ mamy 3 rodzaje miast. Krawcowy, szwaczkowy oraz miasta puste, czyli N. Może troszeczkę większe cyferki, literki. W każdym z miast musimy umieścić albo krawców, albo szwaczki, albo nic. No to tak. Jeśli... Zauważmy, że żadne miasto nie musi być puste. Ponieważ jeśli w nim zbudujemy pewną z dwóch gildii, powiedzmy, że szóstka miała być pusta i zbudujemy w niej jakąś z dwóch gildii, to nic nie zepsuje. Nadal, jeśli warunki były spełnione, to nadal będą spełnione. A jeśli nie były, to jakieś mogą się spełnić. Więc już mamy tylko 2 rodzaje miast. No i co teraz? Wybieramy sobie dla każdej spójnej jakiś wierzchołek startowy. Powiedzmy ten i ten. I budujemy w nim filię krawców. W zasadzie spójne chcielibyśmy w kolei przechodzić to. Najpierw to się zajmiemy. Wybudujemy filię krawców. I teraz filia krawców musi mieć obok miasta numer 1, ma już filię krawców, musi mieć obok siebie filię szwaczek. Lecimy dowolną krawędzią, robimy filię szwaczek. Teraz dwójka potrzebuje gdzieś tam krawców. No już ma. Ale nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby przejść znowu krawędzią, wziąć filię krawców. Jak sobie będziemy na zmianę chodzić, tutaj znowu filia szwaczek, tutaj znowu krawców. Tutaj już nie możemy. Tutaj sobie cofniemy. Ze szwaczek przejdziemy do krawców. Tutaj będzie krawcowie. No i już ten graf jest cały wypełniony. Potem zaczniemy sobie stąd. Tutaj K, S i nie możemy dalej iść. Te przejście oczywiście DFS-em wykonujemy. I dlaczego to działa? Z definicji. Ponieważ wystarczyłoby już nam tak naprawdę, żeby ten graf to było drzewo, a każda spójna jest co najmniej drzewem, dlatego, bo z definicji drzewa drzewo jest spójne, jak dodamy krawędź, dodatkowo też będzie spójne. I jak mamy jakieś losowe drzewko, możemy ukorzenić w jakimś wierzchołku, no powiedzmy o takie drzewo, i jeśli podzielimy na poziomy, że temu poziomowi najniższemu przypiszemy S wszystkim, tutaj K, tutaj S i tutaj K, to niezależnie, jak spojrzymy na miasto na parzystym, na nieparzystym poziomie, to ono się sąsiaduje z parzystym poziomem, który jest cały wypełniony szwaczkami, a miasto z parzystego poziomu sąsiaduje z poziomem nieparzystym, który jest wypełniony krawcami. Jak poddajemy jakieś dodatkowe krawędzie, to tym bardziej to będzie poprawne i właśnie to robi nasz DFS. Ponieważ też, jak Wita powiedziała wcześniej, DFS przechodzi krawędziami tak jak pod drzewem. Jeśli zobaczymy sobie na krawędzie, którymi wchodzi DFS, to powstaje nam drzewo.
No i to będzie koniec rozwiązania. Złożoność O od N plus M, bo taka jest sumaryczna złożoność DFS-ów. I w zasadzie powinienem jeszcze zapytać, czy jest dla wszystkich takie rozwiązanie akceptowalne. Macie może jakieś pytania? Jeśli tak, to zachęcam do udzielenia się na czacie. Ja na razie tutaj sobie pościeram, to macie spokojnie czas, żeby pytania zadać. Zadanko bardzo fajne, bo widzicie, że jest znowu z olimpiady informatycznej, z pierwszego etapu. I rozwiązanie znowu nie jest jakieś super skomplikowane. To jest po prostu puszczenie DFS-a kilka razy. A już mamy setkę. Już może mamy szansę na drugi etap. To teraz spojrzymy jeszcze raz na plan, to widzimy, że po tajemniczym zadaniu, które okazało się zadaniem gildii z 17 oja, przejdziemy sobie do naszego konkursu. Pierwszą rzeczą, jaką mieliśmy rozlosować, były nagrody za zadanie labirynt. I zaraz popatrzymy, kto wysłał do nas labirynt i wylosujemy nagrodę. Okej, okay. To przechodząc do samego labiryntu, na początku chciałbym po wszystkim pogratulować, ponieważ rozwiązanie labiryntu poprawne przysłało do nas aż 14 osób. O, i wygląda to tak. Tutaj zapisałem, jeśli ktoś nie widzi swojego nazwiska albo widzi jakoś przekręcone, to tutaj spisywałem tak, jak się podpisywaliście w mailu, albo tak, jak się w mailu wyświetlało. To tak to jest zrobione. I właśnie z tego będziemy sobie za chwilkę losować spośród tych 14 osób. To poczekajcie sekundę dosłownie. Wchodzimy na stronę random.org. I losujemy liczbę od 1 do 14. Mm-hmm. Generujemy 3, 2, 1, klik, 4. Osoba z numerem 4, Kuba Wójcik, jest zwycięzcą naszego konkursu na labirynt. Gratulujemy. I napisz proszę nagrody@oki.org.pl, maila, czy prosisz o kod do Allegro, czy o kod do Google Play. Ale no, czemu nie od zera? Bo zero to jest rozwiązanie wzorcowe. Tak zapisałem. Rozwiązanie, którego po prostu to jest rozwiązanie organizatorów konkursu, czyli nas. No więc czwóreczka, Kuba Wójcik. Nagrody oki.org.pl. Tam króciutki opis, że wygrałem nagrodę za narysowanie labirynt, za poprawne rozwiązanie. I tyle wystarczy. Ale to nie byłoby wszystko, gdybyśmy nie pokazali, jak rozwiązać ten labirynt, ponieważ naprawdę kilka pomysłów się pojawiło fajnych, w tym pomysłów, na których my zwyczajnie nie wzięliśmy pod uwagę. Wymyślałem sobie zdanie. Weźmy jakiś pierwszy rozwiązanko. No, tu są od razu dwa zaznaczone. Można było pójść naokoło. Nikt tego nie zabraniał. No, trzeba było tylko dojść. Akurat tego nie przewidzieliśmy, że nie można było iść naokoło, więc nie było to zakazane. I również można było iść metodą prób i błędów. To jeżeli sobie poznaczać tradycyjnym rozwiązaniem labiryntu. I ciekawostka. Do rozwiązania labiryntu można było zaprząc algorytm DFS, bo dokładnie DFS to jest to, co wykonujemy podczas rozwiązywania labiryntu. Idziemy dopóki możemy, jeśli nie możemy iść, to tam sprawdzamy ostatnie rozwidlenie i kiedyś dojdziemy do rozwiązania. Właśnie taki DFS był jednym z rozwiązań, oprócz rozwiązania naokoło. Drugie rozwiązanie, jakie się pojawiło,
I tutaj się należą gratulacje, bo takie rozwiązanie wysłał Piotr Dybich. Rozwiązanie polega na tym, aby wziąć sobie pewien ślepy usunek, pewien ślepy zaułek i go usunąć z grafu. Na przykład taki ślepy zaułek, usuwamy go z grafu, znaczy z labiryntu, przepraszam. Usuwamy go z labiryntu. No i dopóki są jeszcze jakieś ślepe zaułki, to je usuwamy. I na sam koniec tam zostanie sama ścieżka, samo rozwiązanie. To jest naprawdę za to szacunek, bardzo dobre rozwiązanie. I tego rozwiązania nie przewidzieliśmy. Należy powiedzieć. Rozwiązanie wzorcowe, które również zostało nam przesłane, to jest Staś Lada. Rozwiązanie polega na tym, że sobie zauważamy, że rozwiązanie naszego labiryntu dzieli ściany w naszym grafie, w naszym labiryncie, dzieli ściany w naszym labiryncie na dwie części. Na dwie części. I to, co możemy zrobić, to odpalić sobie dowolny program graficzny, użyć narzędzia wypełnianie farbą, pokolorować, tutaj przesunę, kliknąć w tą ścianę, pokolorować tą ścianę, powiedzmy na niebiesko, pokolorować tą ścianę, powiedzmy na czerwono. I rozwiązanie zawsze będzie biegło pomiędzy ścianą czerwoną a niebieską. I to było rozwiązanie wzorcowe, które przewidzieliśmy. Więc widzicie, niby prosty labirynt, da się go zrobić na wiele różnych sposobów. Naprawdę szacunek dla każdego, kto się podjął rozwiązania i kto wysłał poprawne rozwiązania. I jeszcze raz gratulacje do zwycięzcy, dla zwycięzcy. Nagrody @oki.org.pl. Wyślij proszę informacje. A my byśmy przeszli do drugiego konkursu. Okej. Okay, druga część konkursu była za zrobienie przynajmniej jednego zadania z pracy domowej. W pracy domowej znalazły się trzy zadania. Zadanie lizak, zadanie porządek z siódmego oja, z siódmego oiga, przepraszam. I zadanie teleportacja również z siódmego oiga. Pracę domową, przynajmniej jedno zadanie wysłało nam 5 osób. Przy czym wśród tych 5 osób znalazły się 3 maksy. Osoby, które wysłały wszystkie zadania z pracy nowej. Ogromny szacun, że chciało wam się to robić. Na pewno robienie tych zadań zaowocuje. A teraz przejdziemy właśnie do rankingu. Będzie losowanie spośród numerów od 1 do 5 nagrodę. Przechodzimy do naszej ulubionej strony random.org, losowanie do max 5 i generujemy liczbę 5. Osobą, do której trafia nagroda, jest Zofia Mroziuk. Gratulujemy na maila nagrody@oki.org.pl. Wyślij, jaką kartę podarunkową chcesz. Tak, i Antis, ja po raz domowy znalazłem wczoraj. Właśnie. Publiczne ogłoszenie się przydało. Zobaczcie, mamy nasz kopulę. Na Facebooku jest link do dołączenia. Jeszcze raz będzie wysłany. Jak ja tu wszedłem? Wchodzimy na główną stronę Szkopuła. Trzeba być koniecznie zalogowanym. Konkursy oraz oki dla zaawansowanych. I tutaj będą się pojawiły zdanka z pracy domowej. Szkopuł jest taki, że ten konkurs nie jest ogólnodostępny i aby do niego wejść, należy najpierw kliknąć w link aktywacyjny i potwierdzić tak, chcę dołączyć do konkursu. I od wtedy już zawsze będziecie mogli wysłać te zdanka. Tutaj będzie się pojawiała praca domowa z oki zaawansowanego. Tutaj będziemy stąd brali ranking. Też nie musicie wysyłać na Facebooku w komentarzu kodu, na Facebooku w komentarzu swojego screena z wynikiem. Będziemy się sugerować tym rankingiem, który będzie tutaj. I na tej podstawie będziemy losować nagrody. To tak. Na tyle było z losowania na razie.
No i został ostatni punkt naszego kółka, czyli czat. Jeśli są jakieś pytania, to zachęcamy do pisania na czacie i ich zadawania. Takie nawet losowe pytania, niekoniecznie do zdania z dzisiaj. Mogą być dowolną technikę. Co wam podpowiada? Mi nie pokazuje tego konkursu. To się zgadza. Zaraz tutaj pokażę link aktywacyjny. W momencie, kiedy nie jesteście zarejestrowani do tego konkursu i nie klikniecie tego linku aktywacyjnego, to ten konkurs nigdzie wam się nie będzie wyświetlał. Dopiero po jego kliknięciu, tak jak Mikołaj pokazał, w zakładce konkursy będzie się pojawiał. Tak jest, więc trzeba się zarejestrować. Już pokazuję, jak ten link znaleźć. Mianowicie wchodzimy sobie na Facebooka i już się przełączam. Wchodzimy sobie na Facebooka i lecimy do posta pod nazwą Challenge. Szukamy. Ten link będzie jeszcze powtórzony w tej pracy domowej. Jeszcze troszeczkę niżej. Jest Challenge Oki 2. Wchodzimy w ten post. 30 września 22.46. I mamy tutaj napisane. Zadania z grupy algorytmika dla zaawansowanych. Tutaj. I jest link aktywacyjny. O taki. O, tutaj on jest. Na szkopuł.edu.pl i coś tam. To robimy tak. Logujemy się na szkopule najpierw. Możemy zamknąć kartę, możemy nie zamknąć karty. Wchodzimy w ten link. Klikamy potwierdź, dołącz do konkursu i no i już jesteśmy. I potem będziemy znajdować ten konkurs właśnie tak jak przed chwilą pokazałem. I czy cała nowa praca domowa będzie z grafów? No nie, tak łatwo nie będzie. Na pewno w pracy domowej znajdzie się zadanie cło, na którym zależy nam, żebyście je napisali. Natomiast pozostałe dwa zadania, które znajdą się w pracy domowej, pozostaną na razie tajemnicą i nie będziemy spoilerować wam, na co idą. Jaka jest różnica między DFS-em a rekurencją? To jest troszeczkę ogólne pytanie, bo w zasadzie DFS-a pisze się za pomocą rekurencji i nie wiem, jak można ładnie na to pytanie odpowiedzieć. A kiedy wychodzi praca domowa? Praca domowa będzie się pojawiała co środę, ponieważ pan Rukowski, który obsługuje całego Facebooka, zarządził, że wszystkie prace domowe dla wszystkich poziomów mają się pojawiać tego samego dnia, żeby łatwiej było je znaleźć. Dlatego z uwagi na to, że do środy wszystkie kółka się już odbywają, to w środę się będzie pojawiała właśnie praca. Chyba nie zauważyliście maila ode mnie z labiryntem, z programem i linkiem. Kiedy wysyłałeś tego maila? XXX. Bo to trzeba było okim-zagadki@gmail.com. Linka maila z labiryntem i linkiem i programem średnio widziałem. No, ale tylko na razie labirynt wysyłaliśmy na Oki Zagadki. Proponuję, na pewno w tym roku przerobimy drzewo przedziałowe. Czy na następnych zajęciach? Chyba jeszcze nie. To jest mimo wszystko troszeczkę zaawansowane, ale na pewno będziemy je przerabiać i wcale nie tak długo. Znaczy nie za tak długo. 4 października 15.16. To było wczoraj. No nie. Znaczy rzeczywiście mail z wczoraj z 15.16 rzeczywiście nie dotarł.
A. Wpadł do spamu. Wiesz, wpadł do spamu. Nie mam pojęcia czemu. Ale wpadł do spamu. Jest rzeczywiście rozwiązanie z programem i linkiem. Może właśnie przez to, że jest po prostu link i program. Dlatego Gmail wkleił, że to jest spam. Zaznaczam, to nie jest spam. To w imieniu Gmaila przepraszamy. No i tak. Dalsze jakieś pytanka, czy są? Bo jak nie, to nawet ma jeszcze planowego czasu 3 minutki. To możemy poczekać na pytania. Podstawiać zadanie z letniego obozu. To jest całkiem dobry pomysł, żeby wykorzystywać te zdanie z letniego obozu. Pawle. To jeśli właśnie algorytmy nie OI, nie OIJ, to bardziej, jeśli się pojawią, to takie na pewno pod koniec roku. Mimo wszystko teraz naszym celem, co najmniej do maja, jest przygotowanie się do olimpiady. Najpierw do pierwszego etapu, potem do drugiego, potem do trzeciego. Więc pod koniec roku, jeśli będziecie bardzo chcieli, to możemy zrobić. Tak w ramach jedne, dwa zajęcia, może trzy, w ramach ciekawostek. Coś takiego będzie. Tak, i sztucznej inteligencji. Tylko naprawdę jeśli to będzie, to no to nie będzie super zaawansowany poziom. Jeśli będzie, to tyle co się da zrobić w godzinę lub w dwa godziny zajęcia. I Antek się pyta, z jakiego obozu. Tutaj na czacie Paweł wcześniej pisał, że proponuje przerobić zagadnienie drzewa przedziałowego na podstawie zadań z letniego obozu treningowego przygotowującego do EJoya. I to był ten obóz, co na OIJ, co Olimpiada Informatyczna Juniorów organizowała, obóz zdalny. 8 najlepszych ludzi z wyników drugiego etapu zaprosiła do uczestnictwa zdalnego i spośród tych osób została wyłoniona kadra na EJoya, na Europejską Olimpiadę Informatyczną Juniorów. Ale to całość się nazywało obóz treningowy. I można było tam brać udział zdalny, żeby porozwiązywać sobie zadanka. 4 dni, po 3 zadania każdy. No i to też jest całkiem fajna baza do przerabiania. Z tego co wiem, na Szkopule... Nie. To jest na innej stronie dostępne. Ale na razie tego nie ma. Więc na razie tego nie robimy. Okej, okay, to zbliża się powoli 18:30. Jeszcze jest czas na ostatnie pytanka. A jeśli nie będzie żadnych pytań, to będziemy kończyć. Okay. No dobra, to dzięki wielkie za to kółeczko, że poświęciliście nam swój czas. I do następnego, dokładnie tak, jak Antis pisze. To słyszymy się w poniedziałek 12 października o godzinie 17:30. Zaczynamy quizem i w tym tygodniu do środy pojawi się praca domowa. Oczywiście archiwalną pracę domową możecie robić, bardzo do tego zachęcamy. To są naprawdę rozwijające zadanka. No i co by tu dłużej mówić? Bardzo dziękujemy i widzimy się za tydzień o tej samej porze. Tak jest. Cześć.